Znamy punktualnie. Pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Stolica mądrości. A więc jeszcze raz, kolejny raz, drodzy Państwo, spotykamy się na naszej biblijnej refleksji. Refleksji, która trwa już od długiego czasu. W tym roku, nazwijmy go akademickim, to ósme nasze spotkanie, przedostatnie w cyklu poświęconym świętemu Pawłowi Apostołowi, który jest patronem tego roku. W ten sposób zbliżamy się powoli do końca tych konferencji tegorocznych i także do końca naszej refleksji nad życiem i działalnością apostoła narodów. Pozostała jeszcze jedna taka konferencja, z góry zapowiadam. Zaproszę na ostatni poniedziałek maja, czyli 25 maja i wtedy tego naszego cyklu dopełnimy. Cieszę się bardzo, że Państwo dzisiaj są. Zapewne Państwo słyszeli, bo wczoraj również mówił o tym papież, że ten tydzień, w który weszliśmy, trzeci tydzień wielkanocny, jest w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jako tydzień biblijny. Skoro tak, to ta nasza inicjatywa wyprzedza go o 20 parę lat, bo rozpoczęliśmy te konferencje biblijne. Pewnie może ktoś wśród Państwa jest, kto pamięta jeszcze w parafii Opatrzności Bożej na Dickensa i potem właśnie tutaj systematycznie staramy się spotykać i kontynuować to dzieło poznawania Słowa Bożego. To jest przede wszystkim, zawsze to powtarzam, przede wszystkim ogromna zasługa Państwa, za to jestem bardzo, bardzo serdecznie wdzięczny. A wiem, że te konferencje umieszczane w internecie, nieraz mnie to krępuje, dlatego że to, co mówimy tutaj, zawsze ma jakiś taki charakter bardziej czy mniej kameralny, ale umieszczone w internecie żyją swoim własnym życiem. Tak się złożyło, że teraz od Wielkanocy przez tydzień przebywałem w Kanadzie, gdzie prowadziłem takie konferencje również duchowe i bardziej akademickie w Toronto i okazało się, że wśród polskiej Polonii w Toronto, których spotykałem przedstawicieli oczywiście tam na miejscu, okazało się, że bardzo wielu z nich, z tych, z którymi rozmawiałem, słucha również tych konferencji w internecie, znaje i to jest naprawdę zdumiewające. Zresztą była to bardzo ciekawa przygoda, bo obok takich spotkań, które miały charakter bardziej akademicki, dyskusyjny, były dwa wydarzenia, które bardzo mi zapadły w pamięć, mianowicie odpust ku czci miłosierdzia Bożego, który odbył się w miejscowości Wilno, mniej więcej 400 kilometrów na południe od Toronto, tam gdzie już właściwie powoli świat się kończy. Kanada jest tam zupełnie inna niż na południu. Najstarsza polska parafia założona w roku 1870. Złożona kiedyś z Kaszubów, którzy tam do Kanady udali się całą grupą, osiedli. Bardzo przejmujący widok to najstarszy polski cmentarz tam właśnie w Kanadzie z grobami, które pochodzą z XIX i początku XX wieku, z polskimi nazwiskami zapisanymi tak, jak je urzędnice tamtego Immigration słuchali. Inne bardzo przejmujące pamiątki to pomnik Powstania Warszawskiego, tam właśnie daleko w głębi Kanady, gdzie co roku zbierają się Polonusi, by oddać hołd swoim rodakom, którzy poginęli w Powstaniu Warszawskim. I kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, tam właśnie był odpust ku czci miłosierdzia Bożego, zjechały się autokary praktycznie z całej wschodniej i środkowej Kanady, od Toronto po Montreal, autokary z Polakami, którzy tam nieraz są od dziesięcioleci, kiedy indziej zaledwie od około 20 lat i było to bardzo przejmująca liturgia.
I bardzo przejmujące spotkanie z tymi właśnie Polakami. Tam dowiedziałem się, że słuchają naszych konferencji i że są nimi zainteresowani. To jest zawsze bardzo miłe. I drugie takie wydarzenie, które bardzo mi utkwiło w pamięci, to w Toronto obchodzono akurat uroczyście rocznicę katyńską. Kongres Polonii Kanadyjskiej zorganizował uroczyste obchody Katynia. Tam właśnie w Kanadzie mieszka dużo Polaków, którzy wywodzą się z Kresów Wschodnich. Bardzo wielu z nich przeszło przez Syberię, przez Kazachstan, przez Persję, przez Bliski Wschód. Trafiło właśnie do Ameryki Północnej, osiadło tam. No i pielęgnuje pamięć o pomordowanych w Katyniu, w Starobielsku, w Ostaszkowie i również poległych podczas II wojny światowej. Kiedy bierze się udział w takiej uroczystości, którą miałem zaszczyt prowadzić, przeżywanej tak bardzo patriotycznie, z tamtejszymi sztandarami, z tamtejszymi weteranami, z ludźmi, którzy pamiętają II wojnę światową, którzy walczyli tam za Polskę, to też jest bardzo, bardzo przejmujące. Więc było to bardzo takie piękne spotkanie z rodakami. No i jednocześnie taka uwaga już zupełnie bardzo osobista. Mianowicie, kiedy porównuje się życie tam i życie tutaj u nas, to, drodzy Państwo, ma się wrażenie, że obok jakiejś bardzo nielicznej statystycznie grupy tych, którym się powiodło i którym rzeczywiście jest bardzo dobrze, to na ogół większość mieszkających naszych rodaków naprawdę pracuje bardzo ciężko, nieraz to pracuje ponad siły, a i sama Kanada jest daleko trudniejszym krajem do życia aniżeli Polska, dlatego że i klimat, i geografia, i topografia, i wszystko inne jest tam inne niż u nas. Proszę sobie wyobrazić, że to było zaledwie kilka dni temu, a tam jeszcze bardziej na północy jeszcze leżą połacie śniegu, nie ma jednej zielonej trawy, to nigdzie, nawet w samym Toronto, nie ma jednego zielonego drzewa. Są właściwie, jak mi mówiono, dwie pory roku, mianowicie zima się kończy i zaczyna się od razu lato, więc potrzeba parę dni, żeby ta zieleń wybuchła. Natomiast kiedy tak się jechało przez ten bądź co bądź ogromny kraj, to przychodziła jedna refleksja do głowy, mianowicie, że nasz kraj, Polska, jest przepiękny, jest wspaniały, zróżnicowany. My tutaj mamy wszystko. To wszystko jest takie przytulne, takie swoje, takie rodzinne. Tam jedzie się 300-400 kilometrów i właściwie wszystko do siebie podobne. I wszystko no takie jeszcze nie do końca, że tak powiem, obrobione przez człowieka. Więc kiedy się porównuje z naszą ojczyzną, to człowiek szczerze tęskni. Tak zresztą i oni. Kiedy rozmawiałem z wieloma z nich, to mówili, że w jednej chwili by wrócili tutaj nad Wisłę, czy nad Wartę, czy do południowej Polski, czy nawet na Kresy, ale niestety nie mają z czym i nie mają do kogo. Więc bardzo przejmujące były te spotkania, bardzo piękne, a ponieważ przy sposobności była także refleksja biblijna, ale to już w innym kręgu, to cały ten pobyt był bardzo, bardzo pracowity. Tak czy inaczej, nie można się było oderwać także od państwa, bo skoro tam, gdzie byliśmy, nawet w jednym miejscu, podarowano mi taśmę, taką kasetę nagraną z internetu i słuchamy, to jest właśnie jedna z tych konferencji, więc i tam również, kiedy przebywałem, to pamiętałem o tym, że tu się wspólnie spotykamy. Jestem z tego bardzo, bardzo dumny, dlatego że takie gremium takich osób zapalonych do czytania i objaśniania Pisma Świętego, to jest naprawdę fenomen, który zasługuje na uwagę, na podkreślenie. Dzisiaj powoli zbliżamy się do końca życia apostoła Pawła i myślę, drodzy Państwo, że będziemy zajmować się epizodami i tekstami, o których bardzo rzadko albo wcale się nie mówi. Także podczas wielu lat tutaj naszych konferencji w gruncie rzeczy nie zajmowaliśmy się tym tekstem. Może kiedyś w latach 90.
kiedy komentowałem, była taka lektura ciągła dziejów apostolskich, to pewnie wtedy to było. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się właśnie niemal końcówce życia apostoła, ale nie samemu końcowi, bo nad tym zatrzymamy się za 4 tygodnie, tylko przyjrzymy się pewnemu zwrotowi, jaki w życiu apostoła Pawła się dokonał. Myślę, że kiedy będziemy zastanawiali się nad tym zwrotem, to będą jakieś refleksje czy jakieś myśli, które każdej i każdego z nas dotyczą. Otóż nie będę teraz szczegółowo przypominał życia świętego Pawła po to, żeby nie nudzić, bo kto z Państwa bierze udział w konferencjach, to już jego zasadnicze elementy zna. Natomiast jedno trzeba koniecznie przypomnieć, że w tej działalności pawłowej na pierwszy plan wybijają się 3 wielkie podróże, które nazywane są podróżami misyjnymi. Te 3 wielkie podróże to pierwsza z nich, która miała miejsce w latach 45-48 i odbyła się na Cypr i do Azji Mniejszej, do dzisiejszej Turcji. Sporo na ten temat mówiliśmy, czytaliśmy fragmenty wystąpienia Pawła w Antiochii, w Pizydii, więc to wszystko już mamy. Podczas tej pierwszej podróży misyjnej Paweł zwrócił się ku poganom, rozpoczął zwracając się do Żydów, a kiedy oni nie przyjmowali, przynajmniej globalnie nie przyjmowali Ewangelii, zwrócił się ku poganom. Podczas pierwszej podróży również sporo przecierpiał. Między innymi został ukamienowany. Powiedzieliśmy, że śladem tego była choroba głowy i choroba oczu, prawdopodobnie na którą cierpiał do końca życia. Potem miał miejsce tak zwany Sobór Jerozolimski, czyli zgromadzenie apostołów, którzy musieli rozstrzygnąć sprawę, jak mają żyć, jak powinni się zachowywać, jak powinni postępować ci poganie, którzy stali się chrześcijanami, czy muszą zachowywać zwyczaje żydowskie, czy też uwierzywszy w Jezusa Chrystusa mogą sobie darować takie elementy żydowskiego prawa jak na przykład obrzezanie, i Sobór rozstrzygnął to na korzyść życia wolnego od tych wszystkich starotestamentowych powinności. Paweł przyjął to jako bardzo obiecującą zapowiedź i odbył 2. podróż misyjną w latach 51-53 bądź początek 54. I wtedy udał się do Azji Mniejszej, o tym też mówiliśmy, następnie do Europy, o tym też powiedzieliśmy, odwiedził Filipi, Saloniki, Berea, Ateny, Korynt. Każde z tych miast było inne i powiedzieliśmy, że szczególnie Ateny i Korynt były takim miastem, zresztą istnieją po dzień dzisiejszy, były takimi miastami, w których Paweł staje wobec nowego wyzwania. Do tej pory zastanawiał się i praktykował to, jak głosić Jezusa Chrystusa Żydom. Natomiast w Atenach i w Koryncie staje wobec dylematu, jak głosić Jezusa Chrystusa poganom. I okazuje się, że natrafiło to na nowe trudności, ale także zrodziło zupełnie nowe możliwości, i Paweł odnosi sukcesy apostolskie przede wszystkim w Koryncie, w którym zatrzymał się i przebywał przez około 1,5 roku. Potem następuje jego 3. podróż misyjna w latach 54-57. Otóż widzimy, że apostoł tak przywykł do tego misjonarza, jak niektórzy misjonarze dzisiaj, którzy dużo podróżują. Takich też ostatnio spotkałem w ubiegłym tygodniu, człowieka, który przebywał prawie 10 lat w Kamerunie. Tam zachorował, bardzo ciężko zachorował, ledwo wyszedł z życiem z tej choroby jako misjonarz, ledwo go wydobyto, jeżeli tak można powiedzieć, prawie spod łopaty grabarza, a kiedy się wyleczył i kiedy znalazł się w społeczeństwie zamożniejszym, to jedynym jego pragnieniem jest z powrotem wrócić do Kameruna albo do Afryki, bo Afryka jest taka właśnie pociągająca. Więc i u Pawła była podobna wola, podobne pragnienie, podobna tęsknota. Z tym, że nie popychała go do Afryki, lecz najpierw do Azji, to jest dzisiejsza Turcja, Azja Mniejsza, a następnie do Europy. Odbył 3. podróż misyjną, znów bardzo długą. Najdłużej zatrzymał się w Efezie, na terenie dzisiejszej Turcji.
ale przebywał także w Macedonii, przebywał w Achaii, a więc na terenie dzisiejszej Grecji, i stamtąd postanowił wrócić do Jerozolimy. Zdawał sobie sprawę, że to już jest koniec jego misyjnej działalności. Miał wtedy lat, bo to bardzo ważne i dla nas, około 50. Zdał sobie sprawę, że jest już na tyle zaawansowany, a była to starożytność, i w starożytności obliczono, że mężczyźni żyli średnio około 55-60 lat, kobiety nieco dłużej, ale to była średnia, natomiast umieralność była daleko większa niż dzisiaj ludzi młodszych, i Paweł zdaje sobie sprawę, że czas powoli żeglować na ten drugi brzeg. Prawdopodobnie jest tak, że jeżeli ktoś ma coś ważnego i wielkiego do wykonania, to powinien się przed 50 spieszyć. I Paweł doszedł do tego samego wniosku. Zdaje sobie sprawę, że więcej do Azji Mniejszej i do Europy najprawdopodobniej nie wróci. Tu być może Państwo pamiętają, z naszego spotkania w Centralnej Bibliotece Rolniczej mówiliśmy, że kiedy kończył trzecią podróż misyjną, to na jakiś czas przybył do Miletu. W Milecie ściągnął z Efezu starszych, czyli prezbiterów, kapłanów i biskupów kościoła efeskiego, wygłosił do nich bardzo przejmujące przemówienie, polecił im strzec trzody, która została im powierzona, i powiedział im, że już więcej mnie nie zobaczycie. Oni się rozpłakali wszyscy i odprowadzili go na statek. Paweł postanowił zatem, już kończąc swoją działalność publiczną, udać się do Jerozolimy. Ma już za sobą całe, w gruncie rzeczy, to dojrzałe i pełne aktywności życie. I dzisiaj posłuchamy, co stało się dalej, i spróbujemy to skomentować. Łukasz bardzo dokładnie opisuje to w Dziejach Apostolskich, do tego stopnia dokładnie, że poznajemy, że był na każdym z etapów tej właśnie drugiej podróży. Opisuje dosłownie każdy etap zatrzymania się tego statku, na którym podróżowali po Morzu Śródziemnym, każdy port, każdą wyspę. Wszystko, co ważniejsze, można wziąć do ręki atlas geograficzny, żeby ten szlak prześledzić, a oczywiście ci, którzy są odważni, zasobniejsi, mogą ten szlak powtórzyć, mogą żeglować tamtędy, i to się zdarza, zwłaszcza w tym roku takie właśnie podróże śladami świętego Pawła po Morzu Śródziemnym są podejmowane. Paweł więc zmierza do Jerozolimy. Zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jego ostatni pobyt w Jerozolimie. Przeczuwa też, że spotka go w Jerozolimie coś przykrego. Nie wie, na czym ta przykrość będzie polegała. Nie potrafi przewidzieć swojej przyszłości, ale na tyle ją zna i na tyle ją przeczuwa, że zdaje sobie sprawę, że wydarzy się coś, co będzie jego tego pracowitego życia zwieńczeniem. I teraz przechodzimy do lektury Dziejów Apostolskich i posłuchamy o tym, co wydarzyło się w Jerozolimie, kiedy już Paweł zawija do tego życiowego portu. Czytamy tak. Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas z radością. Bracia to oczywiście ci Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Tutaj, drodzy Państwo, możemy postawić dość karkołomne pytanie. Mianowicie możemy zapytać tak. Ilu Żydów w pokoleniu apostolskim, w pokoleniu Pawła, uwierzyło w Jezusa Chrystusa? Jakie były proporcje między tymi, którzy uwierzyli w Jezusa, a tymi, którzy nie uwierzyli w Jezusa? Odpowiedź jest bardzo trudna, ale pewne tropy na ten temat mamy. Chociaż sprawa wydarzyła się 2000 lat temu, to zostały przeprowadzone bardzo drobiazgowe badania demograficzne, a przeprowadził je człowiek, Izraelczyk, nazwiskiem Magen Broshi, który jest kustoszem świątyni Księgi, tej świątyni obok Muzeum Izraela, w której przechowywane są zwoje kumrańskie. Magen Broshi, kalkulując, biorąc pod uwagę rozmaite dane, obliczył, być może jest bliski prawdzie, że w czasach Pana Jezusa i świętego Pawła, czyli w pierwszej połowie pierwszego wieku ery chrześcijańskiej, w Jerozolimie
mieszkało około 80 tysięcy mieszkańców. Natomiast na terenie całej Ziemi Świętej, Judea, Galilea przede wszystkim i Samaria, mieszkało od 2 milionów do 2,5 miliona ludzi, w ogromnej większości Żydów. 2 do 2,5 miliona to jest bardzo dużo. Przypomnijmy, że dzisiaj na tym samym terenie mieszka około 6-6,5 milionów ludzi. A więc 3 razy więcej, to prawda, a gęstość zaludnienia jest dużo większa, ale na czasy starożytne około 2-2,5 miliona ludzi to dużo. Magenbrosy obliczył, to też jest ciekawe, chociaż nie da się tego zweryfikować, że w całym ówczesnym Imperium Rzymskim, w różnych rejonach tego imperium, zamieszkiwało od 6 do 8 milionów Żydów. Jeżeli te szacunki są trafne, jeżeli są prawdziwe, to też było to bardzo dużo. Oczywiście obejmowało to całą Afrykę Północną, obejmowało to Półwysep Iberyjski, Apeniński, obejmowało całą Grecję, obejmowało Azję Mniejszą, ale 6 do 8 milionów to sporo. Nawet jeżeli są to cyfry przesadzone, bo być może mamy tutaj do czynienia z takim celowym zawyżaniem tych szacunków, to gdybyśmy je nawet obliczyli, obniżyli, to i tak liczba Żydów w czasach Pana Jezusa w całym basenie Morza Śródziemnego będzie znacząca. Tyle szacunki. Ilu z nich uwierzyło w Pana Jezusa? Ilu z nich przyjęło Ewangelię? Otóż kiedy historycy przyglądają się tej rzeczywistości, to próbują odgadnąć, bo niestety tutaj jakichś ścisłych danych nie mamy, że wiarę w Jezusa Chrystusa przyjęło od 5 do 10% wszystkich ówczesnych Żydów. Kiedy słyszymy 5 do 10%, to oczywiście mało, nawet bardzo mało. Ale jeżeli tamte szacunki są prawdziwe, to moglibyśmy powiedzieć tak, oznaczałoby to, że w Jerozolimie wiarę w Jezusa Chrystusa przyjęło około 5 do 8 tysięcy Żydów. W Ziemi Świętej wiarę w Jezusa Chrystusa przyjęłoby od 100 do 200 tysięcy Żydów. Natomiast gdyby te szacunki przenieść na całe Imperium Rzymskie, to by znaczyło, że w Imperium Rzymskim wiarę w Jezusa Chrystusa przyjęło około 0,5 miliona Żydów. Tak duża liczba wydaje się jednak mało prawdopodobna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że w późniejszych źródłach, które są już dokładniejsze, nie ma aż potwierdzenia aż tak dużej liczby Żydów, którzy by uwierzyli w Pana Jezusa. Dlatego trzeba przyjąć, że te szacunki powinny być obniżone i że w niektórych rejonach ówczesnego świata, na przykład w Azji Mniejszej, w Grecji czy w Aleksandrii, odsetek tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, był większy. Natomiast w innych rejonach, być może także w Palestynie, ich odsetek był znacznie mniejszy. Tak czy inaczej, jednego jesteśmy pewni, że w Jerozolimie w tym czasie na pewno było kilka tysięcy chrześcijan żydowskiego pochodzenia. I ci właśnie chrześcijanie żydowskiego pochodzenia przyjmują z radością Pawła i jego towarzyszy. Zauważmy, że kiedy Paweł tam przybywa, jest rok 58 mniej więcej, czyli od jego nawrócenia upłynęło ponad 20 lat. Przez te 20 lat zdążył się już uwiarygodnić. Pamiętajmy, jakie były jego początki. Początki prześladowcy Kościoła. Pamiętajmy, jakie były jego dalsze losy. Przybywa tam z Damaszku, staje w Jerozolimie i okazuje się, że chrześcijanie mu nie wierzą, a Żydzi mają mu za złe, że przeszedł na drugą stronę. Musiał więc uchodzić stamtąd do Tarsu rodzinnego. I potem do Jerozolimy przybył sporadycznie bodaj tylko raz albo drugi. I to pewnie incognito, bo Żydzi, którzy nie uwierzyli,
no, mieli do niego pretensje o zmianę, która dokonała się w jego życiu. Natomiast Żydzi, którzy uwierzyli, wciąż podejrzewali podstęp. Jeżeli komuś z Państwa te 20 parę lat wydaje się stosunkowo mało, to pomyślmy o rozmaitych uwikłaniach, z jakimi mamy do czynienia w naszej najnowszej historii w Polsce. Przecież też jest tak, że to, co bywa określane jako lustracja czy podobnie, dotyczy wydarzeń sprzed grubo ponad 20-30 lat i okazuje się, że w wielu przypadkach trudno jest zapomnieć albo trudno nawet wybaczyć to, co niegdyś się wydarzyło. Gdyby na życie Pawła patrzeć z podobną zapamiętałością, z podobną zapalczywością, to prawdopodobnie życia by mu nie starczyło, żeby pozyskać z powrotem zaufanie tych, którzy tak jak on wyznawali Jezusa Chrystusa. Wniosek z tego jest taki, że życie jest zbyt krótkie, żeby w tej zapamiętałości trwać zbyt długo, że człowiek nie ma wielu szans na to, żeby udowodnić, że się rzeczywiście zmienił, że nie ma zbyt wiele czasu na to. I Paweł, kiedy przybywa do Jerozolimy, po tych 20 kilku latach po swoim nawróceniu, zostaje przyjęty z otwartymi rękoma. Ale z tego wcale nie wynika, że jego życie odtąd było usłane różami. Następnego dnia czytamy, Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. Zatem Paweł przybywa do Jakuba, jednego z apostołów, zbierają się też wszyscy starsi, czyli miejscowi kapłani, czyli Paweł szuka kontaktu z Kościołem. Cała jego działalność nie miała charakteru działalności pojedynczej. To nie był misjonarz, który kierował się wyłącznie żarliwością. To jest człowiek, który chce budować Kościół. Drodzy Państwo, i tak jest dzisiaj. Nie ma innego Kościoła niż ten, do którego, który wszyscy stanowimy. Kościół nie jest organizacją. Kościół jest jak ciało. Do Kościoła nie wstępujemy przez zapisywanie się i wypisywanie. Kościół jest jak ciało, w którym są rozmaite członki i każdy z nich ma swoją własną funkcję. Może być tak, że niektóre z tych członków ciała są chore, uwiędłe, nie działają tak jak trzeba i w Kościele też tak jest, ale wszystko to jest jeden organizm. Jeżeli jest ich za dużo, to wtedy oczywiście tę chorobę odczuwa cały organizm. Ale z drugiej strony jest tak, że to właśnie żywotny organizm sprawia, że to co słabe, to co poranione, to co dotknięte jakąś niemocą, że może się odrodzić, odmienić i zaczynać od nowa. Paweł udaje się zatem do Jakuba i do starszych. Szuka kontaktu z tymi, którzy uwierzyli pierwsi niż on. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę. Państwo zwrócą uwagę, bo tu znów każdy szczegół jest ważny. Paweł z pochodzenia Żyd spotyka się z apostołami z pochodzenia Żydami. Ale o czym im opowiada? O tym, jakich wielkich dzieł dokonał Bóg wśród pogan. Od początku to jest problem. Gdyby chrześcijaństwo, pierwsza ta wiara w Jezusa Chrystusa pozostała tylko w obrębie judaizmu, byłoby to jakieś ugrupowanie żydowskie. Natomiast wyjście poza judaizm, poza wiarę żydowską, oznacza otwarcie, które od samego początku jest źródłem konfrontacji i źródłem refleksji. Paweł opowiada o owocach swojej działalności apostolskiej w Azji, w Europie, zna te wszystkie miejsca, wylicza, może tak samo, jak wylicza je Łukasz w Dziejach Apostolskich. A ci, którym opowiada, znają tylko Jerozolimę i najbliższe okolice. Przypomina to być może taką wizytę, jaką dzisiaj ad limina odbywają biskupi. Ta wizyta ad limina znaczy po polsku wizyta u progów albo do progów.
Każdy biskup Kościoła katolickiego ma obowiązek raz na 5 lat stawić się przed papieżem i zdać mu sprawę ze stanu swojej diecezji, z zarządu swoją diecezją, z tego, co się w tej diecezji dzieje. I co 5 lat ze wszystkich rejonów świata, oczywiście indywidualnie, osobno, udają się biskupi, składając tam szczegółowe materiały, sprawozdania o tym, co się w lokalnych kościołach dzieje. To bardzo ciekawa lektura, drodzy Państwo, bo w Watykanie są przechowywane sprawozdania od setek lat. Jeżeli ktoś chce poznać historię Polski dla przykładu, albo historię Bawarii, albo historię, nie wiem, misji w Afryce, czy w Ameryce, czy w Azji, to najlepsze archiwa są w Watykanie, bo tam są wszystkie sprawozdania biskupów, którzy od setek lat te właśnie sprawozdania tam składają. I w naszych czasach jest dokładnie tak samo. Również nasi biskupi co 5 lat muszą się do Rzymu udać i takie właśnie sprawozdanie złożyć. Oczywiście papież wypytuje o różne rzeczy, ma także wiedzę, która pochodzi z innych źródeł, konfrontuje to, daje nauki, daje polecenia, pouczenia, chwali albo i gani, bo to też się zdarza. I można by powiedzieć, że to, czego dokonuje Paweł, leży u samych podstaw tych apostolskich ad limina. Paweł działa, ma sukcesy, pozyskuje wyznawców Chrystusa, ale z drugiej strony składa sprawozdania apostołom w Jerozolimie z przebiegu tego, co udało mu się dokonać. Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu, cieszą się apostołowie, że pozyskał wielu pogan dla wiary w Jezusa Chrystusa. Ale jest też ale. Na czym ono polega? Widzisz, bracie, powiedzieli, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy trzymają się gorliwie prawa. Drodzy Państwo, tu chyba trzeba być Żydem, żeby zrozumieć samą istotę, samo sedno tego zdania. Apostołowie powiadają tak, widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło. Tam jest po grecku słowo miriadoi, tysiące, nawet dziesiątki tysięcy, miriady. Ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy, mówią apostołowie, trzymają się prawa. Czyli wszyscy uwierzyli, ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, trzymają się Starego Testamentu. Nadal praktykują obrzezanie, nadal praktykują szabat, nadal praktykują rozporządzenia odnośnie do czystości i nieczystości, nadal praktykują koszerność, nadal praktykują separację płci, nadal praktykują modlitwę, pobożność synagogalną, czyli są chrześcijanami, ale są w najgłębszym tego słowa znaczeniu Żydami. Żeby zrozumieć sens tego, to proszę Państwa, to jest bardzo niewygodne dzisiaj i z chrześcijańskiego, i z żydowskiego punktu widzenia. Bo według judaistycznego, współczesnego sposobu podejścia jest tak, że Żyd, który przyjął chrzest, który stał się chrześcijaninem, przestał być Żydem. Otóż takie jest podejście rabinów dzisiaj. Zauważmy, że w pokoleniu apostolskim takiego dylematu i takiego podejścia nie ma. Apostołowie powiadają, uwierzyli w Jezusa Chrystusa i żyją dalej na sposób żydowski. I z tym wiąże się pewien problem, bo dodają, o tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów mieszkających wśród pogan nauczasz odstępstwa od Mojżesza. Mówisz, że nie mają obrzezywać swoich synów, ani zachowywać zwyczajów. Jeżeli ktoś chce poznać mechanizmy plotki i obmowy, to one tutaj są doskonale widoczne. Mianowicie Paweł przybywa do Jerozolimy i już wokół niego jest aura plotek i kłamstwa. Na czym te kłamstwa polegają? Mianowicie zarzucają mu Żydzi jerozolimscy, że gdy przebywa z daleka od Jerozolimy, w Azji Mniejszej albo w Grecji, to
zwalnia Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, od zachowywania starotestamentowego prawa. Tymczasem Paweł nigdy tego nie robił. A kogo zwalniał od zachowywania starotestamentowego prawa? Zwalniał pogan. Tych, którzy nie byli Żydami. Żydom mówił, żyjcie tak jak do tej pory. Uwierzyliście w Chrystusa i żyjcie według tradycji ojców. A poganom mówił, uwierzyliście w Jezusa Chrystusa, ale nie musicie stawać się Żydami. Nie musicie tych wszystkich starotestamentowych przepisów zachowywać. Jednak w Jerozolimie krążą wokół tego plotki. Odwrócono, przekręcono i wobec tego Paweł przybywając musi się liczyć z niedogodnościami, a nawet musi się liczyć z wrogością. I powiadają do niego jeszcze tak apostołowie. Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, że tu przybyłeś. Zrób więc to, co ci mówimy. Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub. Weź ich ze sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, też ważne, aby mogli ostrzyć sobie głowy, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego dowiedzieli się o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz prawa na równi z nimi. Okazuje się, że apostołowie, chociaż wielcy, są słabi. Radzą Pawłowi swoiste udawanie. Powiadają, mamy czterech mężczyzn, którzy chcą złożyć tak zwany ślub Nazireatu. Gdybyśmy szukali jakiejś analogii, to jest podobne do dzisiejszych ślubów zakonnych. Tylko śluby zakonne, gdy są czynione, to są czynione na całe życie. I kto wytrzyma, to go całe życie obowiązują. Dzisiaj słyszymy o rozmaitych kryzysach, które dotykają poszczególnych zakonników i to jest wielkie nieszczęście. Natomiast w starożytności ślubów nie składano na całe życie. Pewnie byli bardziej realistyczni i wiedzieli, że człowiek jest słaby. Składano więc śluby na określony czas, zazwyczaj na kilka miesięcy. I tu mamy czterech mężczyzn, którzy z jakichś powodów, których nie znamy, chcą złożyć taki ślub okresowy, że w tym czasie powstrzymają się od żeniaczki, powstrzymają się od picia wina, powstrzymają się od strzyżenia włosów i jeszcze tam od paru innych rzeczy, które ich kosztowały mniej albo więcej i że w tym czasie będą traktowani jako poświęceni Bogu. I apostołowie mówią do Pawła, ty z nimi pójdź do świątyni, ty będziesz im towarzyszył, jak oni te śluby składają, mało tego, zapłać za nich i uiścisz koszty, to inni Żydzi będą to widzieli i zobaczą, że przestrzegasz prawa. Zauważmy, skutki plotki są takie, że Paweł niejako musi się uwiarygodnić. I chociaż nie musiał im towarzyszyć, no to zostaje niejako nakłoniony do tego, by pójść z tymi czterema mężczyznami i uwiarygodnić się wobec swoich rodaków. Apostołowie powiadają tak jeszcze. Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Zatem dowiadujemy się tego, co wiemy i co wiedzą także państwo, bo na tym polegały te postanowienia Soboru Jerozolimskiego w roku 50. Mianowicie wszyscy wierzący w Chrystusa, którzy wywodzili się z pogan, mieli zachować tak zwane przykazania noachickie. Tak zresztą jest z nami
po dzień dzisiejszy. To właśnie z tego powodu, wywodząc się nie z ludu żydowskiego, tylko od nieżydów pochodząc, nie zostajemy poddawani obrzezaniu, nie przestrzegamy żydowskich przepisów pokarmowych, możemy zjeść zająca, możemy zjeść węgorza i rozmaite inne mięsa i żyjątka, czego Żydom po dzień dzisiejszy czynić nie wolno. Możemy też chodzić, nie zawsze to jest dobre, w ubraniach, które są z różnych tkanin łączone. Tymczasem, gdyby były koszerne, to muszą być z jednej tylko tkaniny, z jednego tylko gatunku i tak dalej, i tak dalej. Więc apostołowie, zwłaszcza Jakub, powiada do Pawła, jeżeli chcesz być wiarygodny, idź z nimi, z tymi czterema, zachowaj się na sposób żydowski. Natomiast jeżeli chodzi o nieżydów, to oni z tego wszystkiego są zwolnieni. I co? Wtedy Paweł wziął ze sobą tych mężów. Tutaj bardzo ważne jest to wtedy. Tak to by ich nie wziął, bo nie zamierzał niczego takiego zrobić. Ale gdy na niego naciskają, żeby w świecie żydowskim, w tym kontekście żydowskim się uwiarygodnił, to zabiera ze sobą tych czterech mężczyzn. Następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu. To takie specjalne przepisy żydowskie, które na rozmaity sposób istnieją do dnia dzisiejszego. Wszedł do świątyni i ogłosił termin wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich. Zatem postępuje bardzo widowiskowo, żeby jego obecność i żeby jego zachowanie zostały na terenie świątyni jerozolimskiej zauważone. Zauważmy, będąc wyznawcą Jezusa Chrystusa, zachowuje się jak przykładny Żyd. Co przy tym czuł, tego nigdy nie będziemy wiedzieli. Sam nie wpadł na ten pomysł, ale zobowiązał go do tego Jakub i starsi kościoła jerozolimskiego. I wtedy zaczyna się skandal. Mianowicie, kiedy zaś 7 dni dobiegało końca, a więc przebywali na terenie świątyni przez tydzień, czyli mogli się utrwalić, można było ich zapamiętać, Żydzi z Azji zobaczyli go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego z krzykiem. Żydzi z Azji, czyli Żydzi, którzy przybywali z naszej dzisiejszej Małej Azji, czyli Turcji, przybyli do Jerozolimy i rozpoznali Pawła. Rozpoznali, że to ten, który u nich głosił Ewangelię. W Efezie, w Antiochii, w Ikonium, w Derbe, w Listrze. Nie wiemy dokładnie gdzie, ale pamięć mieli dobrą. Więc poznali go, podburzyli ludzi i krzyczą tak. Izraelici, na pomoc! To jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i prawu i temu miejscu. A nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Lista zarzutów jest bardzo długa. Dlatego, że kij na Pawła był już przygotowany. I wszystkie te zarzuty są mocno egzaltowane i mocno przesadzone. Bo mają na celu to, żeby Pawła zdyskwalifikować, zdewaluować jego działalność, a jego samego ze świątyni wyrzucić. Izraelici najpierw, wołanie, prawda, na pomoc. I dalej, to człowiek, który wszędzie naucza przeciwko narodowi i prawu. Robią z Pawła, mówiąc dzisiejszym językiem, urobionym pod koniec XIX wieku, czynią z Pawła antysemitę. Naucza przeciwko narodowi i przeciwko prawu. Czy Żyd może być antysemitą, to następna kwestia. A w Polsce tej etykiety doczekał się kiedyś i Słoniński, i Tuwim, i wielu innych. A więc pojęcie, określenie jest bardzo pojemne. Tu na tym etapie tego określenia jeszcze nie było, ale zarzuca się Pawłowi niewierność wobec własnej tradycji narodowej i religijnej. Dalej, niewierność wobec świątyni,
wprowadzenie Greków i zbezczeszczenie tego świętego miejsca. Atmosfera robi się bardzo gorąca i przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. Ci czterej to byli Żydzi, z którymi Paweł przyszedł. Ale zarzucają mu, że wcześniej, ponieważ widzieli go w mieście z Grekiem, który pochodził z Efezu, to że i tego Greka wprowadził na teren świątyni. Dla nas to znowu jest niezrozumiałe. Bo kto chce do świątyni wejść, do kościoła wejść, to może. Nawet nie musi się koniecznie bardzo przykładnie zachowywać. Kto z Państwa przebywa w rozmaitych takich miejscach wakacyjnych i w sanktuariach, to poza takimi krajami jak Włochy czy prawosławna Grecja, to może się zdarzyć, że ludzie wchodzą do kościoła i w czapkach, i w spodenkach, i w naletnio ubrani, i pod tym względem w kościołach chrześcijańskich panuje daleko posunięta frywolność. Ale w terenie świątyni jerozolimskiej było zupełnie inaczej. Mianowicie teren świątyni to był taki trapez o długości około 550 metrów i szerokości nieco ponad 400 metrów, a więc bardzo duży. I cały ten trapez, cały ten teren świątyni był podzielony na trzy części. Część pierwsza, bezpośrednio po wejściu na tę platformę, to był dziedziniec gojów. Otóż na ten dziedziniec mogli wejść wszyscy, ale on od świątyni był bardzo daleko. Potem następna część to był dziedziniec kobiet. Tam mogły wchodzić już tylko kobiety żydowskie. Natomiast najbliżej świątyni był dziedziniec mężczyzn i tam mogli wchodzić wyłącznie Izraelici. Ślady tego podziału są do dnia dzisiejszego pod ścianą płaczu, przy tak zwanym murze zachodnim, ściana płaczu. Kto z Państwa był, widział, choćby na zdjęciach, to wie doskonale, że jest działka dla mężczyzn i jest działka dla kobiet, część dla kobiet. I nie daj Boże, żeby któraś kobieta przeszła do części męskiej i żeby któryś mężczyzna próbował sforsować część damską. Nas dzisiaj, jeżeli to dziwi, to przypomnijmy sobie, albo powinniśmy pamiętać, że tego rodzaju podział gdzieś do lat 50. był także w naszych kościołach. Po jednej stronie kobiety, po drugiej stronie mężczyźni. Miało to sprzyjać skupieniu, modlitwie i na pewno sprzyjało. Nie oszukujmy się, kiedy dzisiaj obie płci są wymieszane, to i o rozproszenia łatwiej niż kiedykolwiek. Wobec tego to postępowanie żydowskie, starotestamentowe i potem wielowiekowa tradycja chrześcijańska, katolicka nie były takie zupełnie bez sensu. Rzecz w tym, że gdybyśmy my dzisiaj chcieli przy wejściu do kościoła powiedzieć panie na prawo, panowie na lewo, to oczywiście wywoła to konsternację. Ale gdy pod ścianą płaczu mówią panie na prawo, panowie na lewo, nie ma nikogo, kto by to kwestionował. Wszyscy karnie idą tam, gdzie im pokazano palcem. To też nam pokazuje pewne mechanizmy pobożności, religijności, na które warto zwrócić uwagę. Zatem Pawłowi zarzuca się, że rzekomo wprowadził Greka na teren świątyni, a więc przeprowadził go nie tylko na dziedziniec pogan, gojów, ale przeprowadził go przez dziedziniec kobiet i przeprowadził go na dziedziniec Izraelitów, a więc zbezcześcił święte miejsce. Proszę Państwa, do dzisiaj w muzeum w Stambule, dawny Konstantynopol, tam jest takie muzeum starożytności, znajduje się tablica odkryta pod koniec XIX wieku w Jerozolimie na terenie świątynnym i przewieziona przez Turków w okresie, kiedy sułtan sprawował władzę nad Jerozolimą, która to tablica, kamień taki potężny z inskrypcją, na której jest napisane: odtąd zaczyna się dziedziniec Izraelitów. Wejście na ten dziedziniec będzie karane śmiercią. Ta tablica zachowała się do dziś. Więc Paweł
zostaje okrzyczany, obwołany tym, który pogwałcił ten właśnie przepis zabraniający wstępu do świątyni nieżydom. Poruszyło się całe miasto. Zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. To tylko można byłoby sobie na filmie wyobrazić. Człowiek, który przez wiele lat podróżował, głosił, nauczał, przepowiadał, teraz jest wleczony przez tłum, by nie powiedzieć motłoch, który go wyciąga z terenu świątynnego. Natychmiast też zamknięto bramy. Gdy usiłowali go zabić, doszło do trybuna kohorty wiadomość, że cała Jerozolima jest wzburzona. A więc życie Pawła wisi na włosku. Miała się powtórzyć sytuacja, którą znał, mianowicie sytuacja z ukamienowaniem Szczepana. Tylko że wtedy był po drugiej stronie barykady. To u jego stóp składano szaty, robili to ci, którzy rzucali Szczepana kamieniami. Wygląda teraz na to, że on doświadczy tego, co stało się udziałem Szczepana. Pan Bóg odwrócił mu rolę. Wiele razy w życiu mu tę rolę odwracał. W jednym z listów napisał Paweł, że Chrystus, objawiając mu się, powiedział: będziesz musiał wycierpieć wiele dla imienia mego. Więc życie Pawła wisi na włosku. Ale wiadomość doszła do przełożonego, do trybuna kohorty, że Jerozolima jest zburzona. Ta kohorta rzymska, żołnierze rzymscy, garnizon rzymski rezydował w twierdzy Antonia, która przylega do terenu świątynnego. Zachowały się jej pozostałości do dzisiaj. Znajduje się tam kościół Notre Dame de Sion, czyli Matki Bożej Syjońskiej, i o słynne Litostratos, gdzie odbywał się sąd nad Jezusem, sąd Piłata. Więc tam bardzo blisko terenu świątynnego rezydowali rzymscy żołnierze i kiedy zobaczyli ten tumult i to wzburzenie, wtedy zareagowali. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Zwróćmy uwagę, człowiek, który tyle przeszedł, raz jeszcze to podkreślamy, doznaje teraz bardzo krwawych prześladowań. Jest bity, jest wleczony, a przecież nie był już taki młody. Wtedy trybun zbliżył się, kazał go ująć, związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i czego się dopuścił. A z tłumu każdy krzyczał co innego. Nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, kazał go prowadzić do twierdzy, czyli do twierdzy Antonia. Gdy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu. Bo tłum wszedł za nim i krzyczał: precz z nim. Powtarza się sytuacja z Wielkiego Piątku. Sytuacja, która w Wielki Piątek dotyczyła Jezusa, natomiast ponad ćwierć wieku później miała dotyczyć apostoła Pawła. Precz z nim. Nie słychać okrzyków na krzyż z nim, ale najprawdopodobniej chodzi o wolę, o pragnienie, o chęć ukamienowania. A więc los Pawła byłby powtórzeniem losu Szczepana. Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna: czy wolno mi coś powiedzieć? A on odpowiedział: mówisz po grecku? Paweł odzywa się w języku greckim, bo trybun mówił po grecku. Był trybunem rzymskim, ale językiem mówionym na terenie Łacinów, na terenie Palestyny, oficjalnym językiem był grecki. Zdarzało się, że mówiono po łacinie, ale właśnie język grecki pełnił rolę języka dyplomatycznego, tak jak dzisiejszy angielski w naszym dzisiejszym świecie. Zatem rzymski trybun zdziwiony jest, że człowiek wleczony przez tłum mówi po grecku.
Bądź co bądź, nie była to sytuacja częsta, ani nie była to sytuacja zwyczajna. Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię 4000 Sycharyjczyków? Otóż rzadko się zdarza, że informacje biblijne są tak bardzo mocno potwierdzone przez źródła pozabiblijne. W roku 54 napisał o tym Józef Flawiusz, więc i jego przekaz zachował się do dnia dzisiejszego. W roku 54 przybył do Jerozolimy najprawdopodobniej z Egiptu jakiś Żyd, dlatego nazywano go Egipcjaninem, albo być może człowiek o bardzo ciemnej egipskiej karnacji, pozyskał znaczącą liczbę swoich zwolenników, których nazywano Sykaryjczykami, od Sykarii, to jest łacińska nazwa nóż, Sykaryjczycy to znaczy nożownicy, i wyprowadził ich na pustynię. Kim byli ci nożownicy? Otóż oni szukali krwawej zemsty na Rzymianach, a ponieważ Rzymianie byli lepiej uzbrojeni, to Sykaryjczycy byli kimś w rodzaju starożytnych terrorystów. Nie mogąc dojść sprawiedliwości na równych prawach, dochodzili tej sprawiedliwości sami. Chodzili, tak jak wszyscy ludzie na Bliskim Wschodzie, w długich szatach, tak jak to jest po dzień dzisiejszy, i to pomagało im, że pod tymi szatami w kieszeni albo za pasem mieli noże. I kiedy była jakaś wąska uliczka, robił się zmierzch, trafił im się jakiś rzymski żołnierz albo Żyd, który współpracował z Rzymianami, to wtedy oczywiście tym nożem go niegrzecznie potraktowano. I to powodowało, że się ich strasznie bano, strasznie lękano, bo oni byli wszędzie. Oni pojawiali się w miejscach najmniej spotykanych, najmniej uczęszczanych, ale też i gęsto uczęszczanych, ginęli potem w tłumie. Sykaryjczycy to nożownicy. Otóż rzymski dowódca bierze Pawła za owego Egipcjanina, o którym mówi też Józef Flawiusz, tego przywódcę, który wyprowadził na pustyni ową kilkutysięczną grupę nożowników. Ponieważ ci nożownicy, ci terroryści, nazwijmy dzisiejszym językiem, byli też nielubiani przez samych Żydów, trybun doszedł do wniosku, że cały ten gniew obrócił się przeciwko jednemu spośród nich, a może nawet ich przywódcy. Odpowiedział Paweł: ja jestem Żydem z Tarsu, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Otóż Paweł mówi nadal po grecku do trybuna, przedstawia się, mówi mu to, co my wszyscy wiemy, i chce przemówić do swoich rodaków. Gdy pozwolił, Paweł, stojąc na schodach, dał znak ręką ludowi, a gdy nastała zupełna cisza, odezwał się po hebrajsku tymi słowami. Z dowódcą rozmawia po grecku, z rodakami rozmawia po hebrajsku. Zwraca się do Żydów i w związku z tym chce im siebie przedstawić. Mówił tak: bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę. Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej. Znajomość hebrajskiego tak w starożytności, jak i dzisiaj, jest sprawą rzadką. Kto z państwa pojedzie do Izraela i powie choćby dwa słowa po hebrajsku, typu dziękuję albo proszę, natychmiast otaczany jest znacznie większym respektem niż cała grupa innych. Otóż język hebrajski pozostaje do dzisiaj takim językiem trudno dostępnym. Kiedy więc Paweł mówi po hebrajsku, ten tłum, który tam się zgromadził, chce go uważnie słuchać. I tu, drodzy państwo, musimy sobie tylko to krótko streścić, bo to przemówienie państwa Pawła wszyscy państwo znają. Mianowicie przedstawia całe swoje życie. Powiada:
do swoich rodaków, że w tym życiu napotkał Chrystusa, że Chrystus odmienił całe jego życie, że stał się innym człowiekiem. I kończy tak. Kiedy przelewano krew Szczepana, twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się i pilnowałem szat jego zabójców. A Jezus, idź, powiedział do mnie, bo ja cię poślę daleko, do pogan. Przemawiając do swoich rodaków, Paweł powiada, że po hebrajsku, że całe jego życie zmierzało ku temu, żeby zwrócił się do pogan. Nie do Żydów, do pogan. Dla nas może się to wydać czymś zupełnie oczywistym. Jaka była ich reakcja? Słuchali go aż do tych słów. A potem zawołali. Precz ze świata z takim, nie godzi się, by chodził po ziemi. Czego dotyczy bunt, sprzeciw? Otóż Żydzi nie chcą, ci, którzy byli tam zebrani, ci, którzy go prześladowali, nie chcą, by wiara w jedynego Boga została rozciągnięta także na pogan. Uważają wiarę w jedynego Boga za swój przywilej, za coś, co ich odróżnia od innych. Wolą, żeby poganie pozostali w takiej samej sytuacji, w jakiej byli do tej pory. Buntują się przeciwko Pawłowi, który otwiera wiarę w jedynego Boga na nieżydów. Tu leży powód tej konfrontacji. Tu leży przyczyna tego, co Pawła spotkało. Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty, gotowi do kamienowania, i piaskiem ciskali w powietrze, to znaczy rzucali, zanim rzucą kamieniami, bo kamieni nie było, bo to twierdza, więc jakiś piasek, jakiś kurz rzucali w stronę Pawła, trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzy i biczowaniem wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli. Trybun, rozmawiając po grecku, nie rozumie, o co chodzi. Zatem, żeby się dowiedzieć, postanawia Pawła ubiczować i przez biczowanie wydobyć zeznanie, o co w tym wszystkim chodzi. Sytuacja staje się absolutnie dramatyczna. Rodacy Pawła obracają się przeciwko niemu i to rzymskiemu trybunowi wydaje się absolutnie niezrozumiałe. Chcąc więc zwiększyć siłę argumentów, postanawia go ubiczować. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez sądu? Odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano rzemieniem. Dowiadujemy się, jak wyglądało biczowanie. Wiązano człowieka rzemieniami. Następnie musiał się pochylić na kamieniu czy na jakimś słupie, także plecy były wypięte i później 39 razy uderzano go potężnymi biczami. Było to tak, że ten oprawca trzymał w ręku pejcz, a na pejczu były trzy rzemienie, a na końcu rzemieni były ołowiane kulki albo kawałki żelaza. I kiedy tym uderzał, to oczywiście to żelazo czy te kulki rozrywały ciało. Więc nie same rzemienie były najgorsze, tylko ta końcówka. Miano uderzać 40 razy bez jednego, czyli 39 razy. A ponieważ ten pejcz miał trzy rzemienie, to należało tym pejczem uderzyć 13 razy, żeby wyszło 39. Może dlatego trzynastka to cyfra feralna, bo od starożytności kojarzy się właśnie z tą procedurą. Paweł więc jest już związany. Usłyszawszy to, setnik podszedł do trybuna i powiedział mu: co ty chcesz robić? Bo ten człowiek jest Rzymianinem. To znaczy ten człowiek posiada obywatelstwo rzymskie.
Mówiliśmy kiedyś w początkach, że mieć obywatelstwo rzymskie w starożytności to jest tak jak mieć obywatelstwo amerykańskie dzisiaj. Dopiero także w ostatnim okresie albo obywatelstwo izraelskie. Państwo wiedzą, że Izrael nie wypuszcza, można się dopuścić nie wiadomo czego i kto się schronił do Izraela, będąc Żydem, nigdy nie zostanie wydany. Również Stany Zjednoczone dbają o swoich obywateli. Od jakiegoś czasu także i u nas próbujemy iść w te ślady, czasami w okolicznościach bardzo dramatycznych, jak choćby te, że w tych dniach ma być przewiezione do Polski ciało inżyniera zabitego w Pakistanie. Otóż dawniej w tak zwanym PRL-u nikomu by nie przychodziło do głowy, żeby ciało przewozić tysiące kilometrów. Dzisiaj już wygląda to, dzięki Bogu, trochę inaczej. Szkoda, że za późno, że nie żywy, lecz umarły. Ale powiedzmy sobie, na początek troski o obywateli dobre i to. Więc Paweł powiada, że jest obywatelem rzymskim. Dowiaduje się o tym jego oprawca i powiada do dowódcy, kogo ty chcesz biczować? Rzymianina? Trybun przyszedł i zapytał go, powiedz mu, jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział, tak. Rzymianinem nie w sensie pochodzącym z Rzymu. Trzeba by to przełożyć, jesteś obywatelem rzymskim? Paweł odpowiada, tak. Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo, powiedział trybun. A Paweł, a ja mam je od urodzenia. Znów tak jak dziś. Mogą państwo kupić obywatelstwo amerykańskie? No to trzeba mieć parę groszy odłożone. Albo można mieć je z urodzenia. Każdy, kto urodzi się na terenie Stanów Zjednoczonych, jest obywatelem amerykańskim. Zdarza się i w naszych czasach, że kobiety spodziewające się dziecka specjalnie jadą do Stanów Zjednoczonych, żeby dziecko miało tamtejsze obywatelstwo. Takich krajów nadających obywatelstwo na skutek urodzenia nie brakuje zresztą. Wszystko to są wzory prawa rzymskiego. Prawo rzymskie dało podwaliny pod wiele instytucji, które do dzisiaj istnieją. Paweł powiada do trybuna, trybun, ja swoje obywatelstwo kupiłem, a Paweł, a ja mam je od urodzenia. Zatem i jeden jest obywatelem rzymskim i drugim, ale Paweł jest tym godniejszym, bardziej czcigodnym. Natychmiast odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Ładne badanie. Otóż słowo badać akurat w tym miejscu no, brzmi tak, jakby trafił do pielęgniarki. Ci, którzy go mieli przesłuchiwać, albo ci, którzy mieli wydobyć z niego zeznania. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem, trybun przestraszył się i kazał go, że kazał go związać. Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładniej, o co Żydzi go oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wprowadziwszy Pawła, stawił przed nimi. Sprawa Pawła przestaje być sprawą dowódcy pogańskiego, a oto teraz Paweł stanie przed Sanhedrynem. Kto z państwa pamięta proces Jezusa? Było zupełnie podobnie. Z tym, że zaczęło się od Sanhedrynu. I właśnie ten epizod i końcówka życia Pawła będzie przedmiotem naszej refleksji za 4 tygodnie. Zapraszam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie na poniedziałek 25 maja. Tam przyjrzymy się dalszym losom apostoła narodów. Po drodze jeszcze jedno zaproszenie. Jest w Starym Testamencie księga bardzo mało znana, która nosi nazwę Księga Tobiasza. 13 maja tego roku, to jest środa, 13 maja,
rocznica zamachu na życie papieża, więc łatwiej zapamiętać. Na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego ma odbyć się takie kilkugodzinne sympozjum biblijne poświęcone księdze Tobiasza. Są wśród Państwa osoby, które brały udział w takim sympozjum na temat Pieśni nad Pieśniami. To było w ubiegłym roku, jeszcze wcześniej, więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na ulicę De Vaitis, siedziba Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam w takiej sali muzycznej to się nazywa. Nie wchodzi tam bardzo dużo osób, gdzieś wchodzi koło 100 osób, a więc znacznie mniej niż teraz, ale na pewno nie wszyscy skorzystamy z tego zaproszenia. Otóż będzie ta refleksja na temat Księgi Tobiasza. Tym z Państwa, którzy o godzinie 10, od godziny 10 do godziny 13. O 13 w miejscowym barze restauracji za około 10 zł można zjeść pełny obiad, taki zupa, drugiej tam jakaś herbata czy kompot i tak dalej, zupełnie przyzwoity, bo to takie ceny studenckie. Więc można rzecz zakończyć obiadem. Od 10 do 13 bardzo serdecznie zapraszam, ale tych z Państwa, którzy chcieliby przyjść na to sympozjum, zachęcam, żeby sięgnąć po Stary Testament i przeczytać Księgę Tobiasza. Zostało jeszcze dobrze około 3 tygodnie, więc jest jeszcze trochę czasu na przeczytanie tej księgi, no właściwie 2 tygodnie, nieco ponad 2 tygodnie. I jeżeli chcemy z pożytkiem korzystać z tej refleksji, tam będzie kilku biblistów z Warszawy i z Torunia, to właśnie trzeba by Księgą Tobiasza przeczytać. Jest to taka refleksja bardziej akademicka, ale są wśród Państwa osoby doskonale do tego przygotowane. I jeszcze jedna rzecz, ta mianowicie, że być może mówię, bo waham się z tego powodu, że i ceny, i koszty tego dolara, i ta sytuacja jest taka bardzo niepewna, ale być może dojdzie do zorganizowania pielgrzymki. Takiej pielgrzymki w okresie wakacyjnym. Jeżeli tak, to jeżeli rzeczywiście tam, powiedzmy, to się wszystko wyklaruje, czy to do Ziemi Świętej, czy na Ukrainę śladami polskimi, jeżeli będziemy pewni, że to jest wszystko zorganizowane jak trzeba, aż tam pod Krym, Kijów i tak dalej, to na ten temat wieści, takie podstawowe wiadomości byłyby 11 maja w poniedziałek o godzinie 19:15 tutaj właśnie w kościele. Ja przyjadę, jeżeli, powiedzmy sobie, jeżeli to dojdzie do skutku, to bym Państwu ewentualnie powiedział, jeżeli są osoby zainteresowane. W ogóle mówię o tym z ogromnym wahaniem, drodzy Państwo, z tego powodu, że doskonale wiemy, że w ciągu ostatniego roku ta wartość dolara poszła bardzo do góry i w ogóle wzbraniam się przed takim organizowaniem tych pielgrzymek. Może w przyszłym roku to wszystko dojdzie do normy. Jeżeli dożyjemy, to już na jesieni zaczniemy organizować wtedy na takich właściwych zasadach. Dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam zarówno na UKSW, jak i za 4 tygodnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus.